No cześć. Witajcie moi drodzy. Ja dzisiaj podjąłem próbę modernizacji mojej rabaty, która jest tak zachwaszczona, że aż nie mogę na nią patrzeć. Muszę coś z tym zrobić, bo naprawdę fatalnie to wygląda. Przekopywanie ciągłe tego czegoś co tu widzicie, no nie, ma, nie ma sensu. Dlatego podjąłem podejmę za chwilkę próbę modernizacji tego czegoś. Jak widzicie kamienie jakieś tutaj niby miały być dla ozdoby, ale prezentują się fatalnie w takim gąszczu chwastów. Tutaj cimiernik jedynie jako tako dobrze wygląda, ale jak go wykopię mam nadzieję, że będzie się prezentował jeszcze lepiej. Tutaj miałem starą piwonie, no i dalsze kamienie, tutaj goździk, on jako tako fajnie wygląda, także wyciągnę go i zrobię, dam przez, rzucę go na inne stanowisko tutaj też goździk, no i tak to wygląda, jak widzicie ta rabata jest strasznie brzydka, tutaj jeszcze stary domek, z którego odpada mi taki tynk, muszę to po prostu zdrapać, albo no i potem coś z tym zrobię no na razie, na razie nie mam na to pomysłu po prostu zdrapię to, bo to odpada, to pod wpływem, pod wpływem Działania warunków atmosferycznych po prostu odpadają te, te resztki. A tutaj widzicie, wykopałem te wszystkie moje roślinki. No i myślę, że niektóre z nich rzucę już na nowe stanowisko. Potem pomożecie mi rozpoznać, które są które, bo na pewno chyba, znaczy, nie znam wszystkich. No, także tak to wygląda. No, i za chwilkę zobaczycie, jak zabrałem się do roboty. Nie skończyłem tej rabaty oczywiście, bo zabrakło mi szyszek. Tutaj jest trzmielina, taka dosyć ładna. Ja ją bardzo lubię. Ona jest fajna, taka ozdobna. Tutaj jest ten ciemiernik, który przeżywa całą zimę, a potem wcześniej zimą nawet kwitnie. Tutaj dałem moje goździczki. One, one mi zawsze się podobały tworzą taką fajną kępę tutaj jest dalsza trzmielina ona jest taka bardziej żółta bardzo ładnie się prezentuje na rabacie co tam jeszcze mamy za chwilkę zobaczycie tutaj już zabrakło mi niestety szyszek to nie wiem jak się nazywa szczerze powiedziawszy to ma takie niebieskie kwiatuszki może podpowiecie mi w komentarzach no to też nie wiem jak się nazywa to jest to jak się rozrośnie to potrafi całą rabatę za, za um, zachwaścić można powiedzieć tutaj jeszcze mam piwonie które już ładnie tutaj odbijają także coś tam z tych piwonii które wykopałem zostawiłem Tutaj jest trawa, trawa taka niebieska, no w tej chwili jest zielona, ale ona się zawsze potem robi na niebiesko, no a to jest chyba tawuła, tak to się nazywa, ona ma takie żółte listki jak, jak zakwitnie, przeniosłem ją też z innego stanowiska, no i mam nadzieję, że tutaj się rozrośnie, no także to jest wszystko, dałem oczywiście tą włókninę pod spód, żeby nie walczyć już z tymi chwastami, bo mam tego, Dosyć. No i tak to mniej więcej wygląda. Dosypię, oczywiście, jeszcze szyszek. Trzymajcie się. Cześć.